Gra w układanie słów, czyli Scrabble, to jedna z najbardziej ulubionych gier na całym świecie. Jak w każdej grze, obowiązują tutaj określone zasady, jakie słowa można układać. Są określone zasady, jakie słowa można układać. Można układać we wszystkich możliwych koniugacjach, odmianach. Także jak mamy na przykład słowo matka, to możemy położyć i matkę, i matkom, i matce. Ale nie można układać słów, które piszą się tylko i wyłącznie z wielkiej litery. Jeżeli gracz ma wątpliwości, może je rozwiązać, zaglądając do słownika. Jest oficjalny słownik polskiego skrablisty. On jest dostępny w internecie. Jest też aplikacja, do której nie potrzeba internetu. I ona rozstrzyga jakby wszystkie wątpliwości. W Polsce Scrabble funkcjonują od ponad 25 lat, natomiast w Kołobrzegu od prawie 8 lat zamiłowanie do tej gry zaszczepia klub skrablowy Start, który zaprasza wszystkich chętnych w każdy piątek do Biblioteki Miejskiej przy ulicy Frankowskiego. Na godzinę 16:30 gramy do godziny 20:00, także do 19:00. Można do nas przyjść, spróbować zagrać, my wszystkiego nauczymy, pokażemy. Sprzęt jest, nic nie trzeba ze sobą przynosić, nawet długopisu, bo to też mamy, tylko po prostu dobry humor i chęć do nauki. Gra w Scrabble jest przeznaczona dla graczy od lat 8 do 108. Na całym świecie, także w Polsce, odbywają się turnieje rankingowe. W Kołobrzegu taki turniej potrwa od 30 do 31 października i będą to szóste otwarte mistrzostwa Kołobrzegu w Scrabble.